scena. Tam już jest włączona, prawda? Scena, która trzecia albo czwarta, wyjazd pod WORD, egzamin wewnętrzny, zgranie dźwięku. Spokojnie, jeszcze muszę zgrać dźwięk. Nic nie spadło. I do boju. Dobra. Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy już po całym okresie szkolenia, czyli mieliśmy opanowanie pojazdu, mieliśmy hamowanie, mieliśmy zatrzymywanie się w miejscu wyznaczonym, skręty w lewo, zawracania, omówiliśmy sobie strefy ograniczonej prędkości, skrzyżowania, w zasadzie wszystko, plus manewrowanie mieliśmy, w zasadzie wszystko przekazaliśmy tutaj naszemu koledze Zygmuntowi i teraz zobaczymy, co panu zostało w głowie. Jesteśmy po jakichś 10-15 godzinach, coś koło tego nauki i zostało przed panem jakieś 45 godzin egzaminów wewnętrznych i w zasadzie w tej chwili ja już będę egzekwował, a pan będzie się pocił. Tutaj zamieniam się, ponieważ jeździliśmy do tej pory i ja przekazywałem panu, rozmawialiśmy sobie o różnych pierdołach, była miła, sympatyczna atmosfera, w tej chwili ja zmieniam się w tą osobę, która siedzi kompletnie bez kontaktu i czyham tylko na błędy zdającego. To jest taka symulacja z egzaminu, żeby nasz pan Zygmunt wiedział, co go czeka na egzaminie. Czyli wydaje tylko polecenia i nic więcej. Jeżeli będą jakieś błędy, a błędy, ponieważ jest to nasz pierwszy egzamin wewnętrzny, muszą być, będę je omawiał. I zaczynamy. Proszę przygotować się do jazdy i ruszamy. Pojedziemy sobie w prawo. Rozejrzenie się było. Jest ok. Chociaż lewym pasem poruszały się samochody. Dobrze by było w takim wypadku powiedzieć podczas egzaminu: panie egzaminatorze, będę skręcał z wykorzystaniem prawego pasa. On pana nie zna. Nie wie, w jakim stopniu pan jest zaawansowany i nie wie, czy pan pojedzie na prawy pas, czy na lewy pas i może panu przyhamować. Więc jeżeli pan przed skrętem powie: panie egzaminatorze, będę jechał z wykorzystaniem prawego pasa, będzie wszystko ok i nawet fajniej. Jedziemy cały czas na czwórce. Jechaliśmy przed skrzyżowaniem na czwórce, przejechaliśmy przez skrzyżowania na tym samym biegu z tą samą prędkością i teraz jedziemy z tą samą prędkością. A przejeżdżaliśmy również na torowisku. Ładniej by było na egzaminie pokazać egzaminatorowi, że rozróżniamy jazdę. Będziemy skręcać w prawo na pierwszym możliwym miejscu. Ładnie by było na egzaminie pokazać egzaminatorowi: proszę pana, ja rozróżniam jazdę po prostej i rozróżniam przejazd przez skrzyżowanie, czyli przez skrzyżowanie jedziemy wolniej, na prostej troszeczkę szybciej, prawda?
czyli wypadałoby dojechać do skrzyżowania na piątce, zredukować do czwórki, rozglądając się mimo zielonego światła przejechać przez stanowisko na czwórce, a później za skrzyżowaniem znowu przyspieszyć, dać na piątkę, prawda? Tutaj to, co pan robi, nie jest wskazane, bo to pan zachował się w tej chwili tak, jak w życiu codziennym, czyli pan, ja to nazywam wożeniem się, czyli dojeżdżanie, zwolnienie przed skrzyżowaniem, żeby trafić na zielone światło. Dojechać, stanąć zdecydowanie na czerwonym, skończy się, jechać znowu. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo. Mimo iż na tym skrzyżowaniu do skrętu w prawo mieliśmy sygnalizator kierunkowy, czyli skręcając w prawo na pewno nie będzie ani pieszych, ani tramwaju, dobrze jest popatrzeć na żywca, czyli obrócić głowę, czy tego tramwaju nie ma. No, zyskujemy dobre wrażenie, robimy dobre wrażenie na egzaminatorze. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Za skrzyżowaniem zatrzymamy się w pierwszym możliwym miejscu. Zakończenie manewru jest zaciągnięcie ręcznego, wrzucenie luzu, czyli jest dobrze. Egzaminator mówi, proszę jechać. Kierujący, ustępuje pierwszeństwa. Dobrze by było zajrzeć się po obu lusterkach. Zrobił pan to na samym początku, było dobrze, ale troszeczkę mało wyraźnie, z tym, że od momentu pańskiego ruszenia, rozejrzenia się do ruszenia, minęło troszeczkę czasu, prawda? I dobrze by było przed samym ruszeniem ponownie ogarnąć wszystkie lusterka.
pojedziemy w prawo na najbliższy. Tutaj na ulicy, tutaj te dwa skrzyżowania nie są nowością, ale sygnalizacja świetna jest nowością od niedawna. Przed skrzyżowaniem nie było żadnego polecenia, czyli w prawo to jest w Amikajowej, w lewo też w Amikajowej. Jeżeli nie ma polecenia, jedziemy na wprost, czyli taki lekki lewy skos w wicepunktu, wykonane prawidłowo. Poruszamy się po obszarze ograniczonej prędkości. Do ile to jest prędkości? Do 30 km na godzinę. Do 30 km na godzinę. Jeżeli jest taka prędkość, poruszamy się na trzecim biegu, ponieważ jeżeli wrzucilibyśmy czwarty bieg, to ten autobus mógłby przekroczyć te 30 na godzinę. I żeby utrzymywać poniżej 30, musielibyśmy cały czas śledzić prędkościownik. Ale ponieważ musimy się rozglądać, lepiej jechać na trójce i wtedy, jeżeli chcielibyśmy przekroczyć 30 na godzinę, obroty silnika na tyle wzrosną, że usłyszymy to uchem i będziemy wiedzieli, że coś jest nie tak. Więc ile razy ręka powędruje do lewarka, musimy się zastanowić, gdzie jedziemy. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Musimy się zastanowić, gdzie jesteśmy, jaka prędkość obowiązuje i z jaką prędkością chcemy jechać, na jakim przełożeniu. Polecenie było, pojedziemy w prawo, czyli w jaką ulicę? Chłopską. Ulicę Chłopską.